Cześć ponownie, widzimy się znowu nadal w temacie wyznania wiary, naszego wyznania wiary. I jeśli chodzi o nie właśnie, kiedy ludzie często do mnie przychodzili, myślę, że do wielu z Was też, i zastanawiali się, o co chodzi z tym kościołem zielonoświątkowym, to pierwsze pytania jakieś były, wy w ogóle obchodzicie Wigilię? Czy wy w ogóle, kiedy obchodzicie Wigilię? Tak jak prawosławni? A w ogóle, to co wy tam robicie na tych spotkaniach? A to nie jest sekta? Czy to jest sekta? Ludzie mają kompletne nieporozumienie, myślą, nie wiem, że my robimy najdziwniejsze rzeczy. Nie rozumieją nawet sedna tego, że my jesteśmy również chrześcijanami, tak jak i oni. Więc ciekawym jest to właśnie tłumaczenie tego, kim my jesteśmy, gdzie tak wiele absurdalnych pytań wręcz dla nas może się pojawia. I naszą rolą jest wtedy ogarnięcie tego bałaganu, uporządkowanie tego. I myślę, że dzięki dzisiejszemu wykładowi będziemy mogli to wszyscy zrobić. Jeśli powiem Wam słowo credo, nie wiem, czy pomyślicie o tym samym. Jeśli chodzi o credo, jest też wspaniały utwór zespołu Hillsong, w którym można śpiewać w refrenie: tak, ja wierzę w Boga Ojca, w Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha. Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Tak brzmi refren tego utworu. I co ciekawe, jest to wspaniały utwór, który jest właśnie sam w sobie wyznaniem wiary. Naszym wyznaniem wiary, które możemy wyśpiewywać. Niesamowite. I to właśnie słowo, credo, które jest tytułem tego utworu, również odnosi się, jest inaczej powiedzianym wyznaniem wiary. Credo to wyznanie wiary. Więc o co chodzi z credo? Credo jest najstarszym wyznaniem wiary Kościoła. Pierwszy spisany tekst tej modlitwy pochodzi z początku III wieku, a najstarsza polska wersja drukowana tekstu ukazała się w 1475 roku we Wrocławiu. Credo to przyjęli katolicy, anglikanie, starokatolicy, luteranie i protestanci. Thank you.